Wiosna i lato 2019 w TVP3 Opole stały pod znakiem dużych produkcji realizowanych poza naszą siedzibą. Na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu przygotowaliśmy koncert pieśni pasyjnej Spójrz na Krzyż. W Opolu wyprodukowaliśmy 10. koncert uwielbienia. Dzięki kamerom TVP3 Opole po raz pierwszy w historii widzowie, i to na całym świecie, zobaczyli też finał polonijnego festiwalu polskiej piosenki. W ramach 23 odcinków programu Opolskie na żywo odwiedziliśmy z naszym plenerowym studiem m.in. Rogów Opolski, Namysłów czy Rudniki. No właśnie, ale jakie są zasady? A w wydaniach specjalnych pokazaliśmy Światowy Dzień Wody, przygotowany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, czy majówkę kawaleryjską. Jedna z szabel to szabla wzór 1920/21. Hitem letniej ramówki był temat Odra, format dedykowany opolskiemu odcinkowi rzeki, ukazujący jej walory gospodarcze i turystyczne. Było też smacznie. Tak jest, są nasi goście, będzie teraz wielka degustacja. Po wielu latach przerwy do internetowego teatru TVP zawitał spektakl z Opola. Nasza ekipa przygotowała transmisję z teatru lalki i aktora Kolorowi Ludzie. Felietony Zbigniewa Górniaka zrobiły taką furorę w sieci, że rozpoczął stałą współpracę z TVP Info. Musiałby posiadać jakąś siłę, jakieś wojsko. Wiosną i latem przygotowaliśmy łącznie 28 transmisji mszy świętych, w tym plenerowego nabożeństwa majowego odprawianego przy kaplicy Matki Bożej w Studziące. Na naszej antenie pojawił się też program produkcji czeskiej telewizji Ostrawa dedykowany wydarzeniom z pogranicza polsko-czeskiego.